Łowcy duchów z kanału Huntex TV badają opuszczony budynek w angielskim mieście portowym. Hala, którą odwiedzają, podobno nawiedza mroczna, widmowa postać. Niestety nie uchwycili na kamerze rzekomej zjawy, ale później, gdy rozmawiają, dzieje się to. As I was talking, where are you kind of thing? And as soon as I picked up male and a female, I heard running. And it was literally like, it was like proper footsteps about 8 times, and it felt like they were getting faster, and then I seen the shadow there of a male, and then all of a sudden I had to say stop, whoa, because it was getting faster and faster and faster. What did you hear then? I heard someone running down that corridor. Yeah. That's what exactly what it was like, running. Oni sami tego nie zauważyli, ale na nagraniu widać wyraźnie jakąś postać na końcu korytarza. Szybko przebiega, a następnie znika. To be honest, also with the face. I didn't see any body, I didn't see any hair, it was literally just the face of him. What lad, I'd put him early to mid 40s, really thin. That's what I've seen, really thin guy, but longer kind of dark the hair. Amount of years, the amount, you're used to that. He looked, I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you're used to seeing him like that. Oh yeah, seeing him looked, I'm not used to them running at me all the while though. Yeah, but you're used to seeing him like that. Oh yeah, seeing's fine. Daj znać, co o tym myślisz. Więcej ciekawych filmów możesz zobaczyć na ich oficjalnym kanale. Huakiat Ach to zespół, który bada opuszczony dom na wsi, który jest rzekomo nawiedzony przez ducha lub demona. Podczas przechadzki zaczynają słyszeć dziwne dźwięki dochodzące z jednego z pustych pokoi. Jeden z mężczyzn twierdzi, że widział coś czającego się w rogu pokoju. Kiedy sprawdzają jego nagranie z telefonu, widzą to. Zbierają się na odwagę i wkraczają do pokoju. Coś wtedy ich próbuje przestraszyć i zamknąć. Coś gwałtownie otworzyło drzwi, jednak kiedy później przeglądali materiał, zobaczyli to. Yeah, I'm
हड्डी पे लगी है। Czy to jest ten duch czy demon, który nawiedza to miejsce? A może wszystko to jedna wielka mistyfikacja? Dajcie znać, co o tym sądzicie. YouTuber Mellowbeard mówi, że mieszka w bardzo nawiedzonym domu. Co jakiś czas publikuje filmy z dziwnymi zjawiskami paranormalnymi. W rzeczywistości jednak niektóre z tych filmów wydają się być bardzo sztuczne i ustawione, ale pewnego razu nagrał film i twierdzi, że jest on w 100% autentyczny. Słyszał dziwne dźwięki na poddaszu, tak więc wziął noktowizor i zostawił go na strychu. I don't like the stuff's moving around me in the dark. And the light's going on. Oh, record. It wasn't recording. Oh, no. I heard a clap so you can think it. Clap so you can sync it. Well, that was right by my head, so... I'm kind of blocking... I don't know if I should get out of the way. I'm just sticking my head up over there, so you guys can see more. Alright. A decision has been made. There goes the... Oh, wait. And there goes that too. Ah. Wokół mężczyzny zaczynają się dziać dziwne, wręcz niewyjaśnione rzeczy. Słychać potężny huk, a cały strych dosłownie drży. What the heck? I don't like that. I to właśnie wtedy postanawia opuścić to miejsce. YouTuber FrankoTV odwiedza opuszczone, nawiedzone miasto duchów. W starym lesie na zboczu góry znajduje opuszczony kościół. This is what I found here. Look at this. This is a random church here in the Smoky Mountains. And there doesn't seem to be any signs of anyone. What's in here? There's a bell here. I'm not gonna ring the bell. Oh my god. So this is the church. All out of wood. This is amazing. Franco kontynuuje eksplorację opuszczonego miasta. Postanawia, że spędzi tutaj całą noc. Zwiedza stare, puste, rozkładające się domy. Hello? Hey, I'm just exploring. Yo, hello? Huh. So this place has been sitting here for quite some time. So I'm thinking the noises that I'm hearing is this building settling in. I don't think it's anything weird because it's an old building. So just giving you guys the info on that. All I know is that in this place... Hello? Hello? Who's that?
każdym momencie Franco postanawia wyjść z domu i wraca do kościoła, od którego wszystko się zaczęło. Trying to keep a lookout for bears. I made it back to the old church. God, this thing is huge. What the f is that? What the f? Holy f. I literally just got something on. I saw something like a black shadow. I literally just saw like a black shadow. Holy crap. Franco dostrzega przerażającą czarną postać w oknie, ale gdy patrzy za drugim razem, to nic tam nie ma. Daj znać, co o tym myślisz. Możesz zobaczyć cały film na jego oficjalnym kanale Franco TV. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby ocenić ten film, a jeśli jesteś nowy, to koniecznie zostaw subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.